Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy obrady sesji, witam serdecznie szczególnych gości, którzy przybyli do nas dzisiaj w celu wyróżnienia w ich osiągach sportowych, czyli są to zawodnicy kickboxingu. Witamy trenera i zawodnika, pana Krzysztofa Pucyka i pana Krzysztofa Pucyka juniora, tak? Dobrze? Zapraszamy bliżej. Oczywiście panom serdecznie gratulujemy. Gratulujemy wszystkim zawodnikom. Dla Krzysztofa Pucyka, juniora, za zdobycie tytułu mistrza Polski sztuk walk KSW w kategorii kickboxingu, senior mężczyzna 65-70 kg. Dla Jakuba Słomki, za zdobycie tytułu mistrza Polski sztuk walk KSW w kategorii kickboxing light, senior mężczyzn 80-85 kg. Dla Tomasza Wysokińskiego, za zdobycie tytułu wicemistrza Polski sztuk walk KSW w kategorii kick light, senior mężczyzn 65-70 kg. Dla Krzysztofa Pucyka, za olbrzymi wkład pracy w przygotowanie zawodników klubu mieszanych sztuk walki Łuków do reprezentowania Łukowa na arenie krajowej. Serdecznie gratulujemy, panie trenerze, życzymy dalszych sukcesów. Wszystkiego najlepszego w dalszych działaniach sportowych. Dzień dobry Państwu, witam jeszcze raz serdecznie. Otwieram 34. sesję Rady Miasta Łuków. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowy stan 21 radnych w tej chwili w sesji bierze udział 15 radnych, co oznacza wystarczającą ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Przystępuję do uchwalenia porządku obrad 34. sesji Rady Miasta Łuków. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt dwa, uchwalenie porządku obrad 34. sesji Rady Miasta. Punkt trzy, przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Miasta. Punkt cztery, sprawozdanie burmistrza miasta z działań podejmowanych w okresie od 33. sesji Rady Miasta. Punkt pięć, informacje na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Punkt sześć, informacja o planowanych działaniach w kwestii pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań miasta. Punkt 7. Informacja o planowanych działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta. Punkt 8. Informacja o planowanych inwestycjach w 2017 roku. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Lokalowej za 2016 rok. Punkt 10. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta za 2016 rok. Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok. Punkt 12. Ocena zasobów pomocy społecznej. Punkt 13. Podjęcie uchwał w sprawach. 13.1. Przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji miasta Łuków na lata 2017-2022. 13.12. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Łuków i nadanie jej statutu. 13.13. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 13.4. Ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Łuków. 13.5. Określenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Łuków. 13.6. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2017 roku. 13.7. Udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi łukowskiemu w zakresie realizacji przebudowy ulicy Glinki. 13.8. Zaliczenia ulicy Bolesława Chrobrego do kategorii drogi gminnej. 13.9. Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej, ulicy Staropijarskiej i ulicy Pastewni. 13.10. Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej a terenem PKP. 13.11. Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie
pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ulica Cieszkowizna, ulica Partyzantów, ulica doktora Andrzeja Rogalińskiego, ulicą Warszawską, terenem PKP. 13.12. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2017. 13.13. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 13.14. Określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Łuków. Punkt 14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 15. Sprawy różne. Punkt 16. Zamknięcie. Przystępuję do realizacji punktu 4 porządku obrad sesji, w którym pan burmistrz przedstawi Radzie sprawozdanie z działań podejmowanych w okresie od 33 sesji Rady Miasta. Proszę panie burmistrzu o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, choć sesja poprzednia odbyła się ledwie miesiąc temu, to jednak wiele zdarzyło się w tym czasie, tak zwanym międzysesyjnym. Otóż dnia 23 lutego 2017 roku Przedsiębiorstwo Usług Inżynierii Komunalnej w Łukowie złożyło w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetworzeniem osadów ściekowych w Łukowie oraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Wartość inwestycji opiewa na kwotę blisko 76 milionów złotych, z czego ubiegamy się o kwotę dofinansowania w wysokości 46 milionów złotych. 23 lutego również w sali widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury miały miejsce trzy spektakle teatralne Królowa Śniegu w wykonaniu studia teatralnego Krak Art z Krakowa. 28 marca miasto Łuków złożyło do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja treningowych boisk piłkarskich, kortów tenisowych oraz basenu dużego na potrzeby klubów sportowych w Łukowie. Całkowite wydatki projektu to ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, natomiast wnioskowana kwota dofinansowania to jest 1 214 tysięcy złotych. Planowany okres realizacji projektu to 7 września 2017 roku i niektóre elementy 29 września. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się szereg imprez. Myślę, że tutaj nie będę przytaczał wszystkich, chcę tylko serdecznie podziękować wszystkim osobom, które się zaangażowały w poszczególne imprezy. 5 marca miała miejsce kolejna giełda kolekcjonerów. 8 marca z okazji Dnia Kobiet odbył się kiermasz oraz rozstrzygnięcie konkursu dla wszystkich kobiet. 10 marca odbyliśmy spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, panem Jerzym Kwiecińskim. Rozmawialiśmy na temat rozwoju gospodarczego Łukowa i Lubelszczyzny oraz możliwości związanych z tym rozwojem. W nocy z 11 na 12 marca odbył się 4. Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki Otyliada 2017. Myślę, że Państwo też z mediów wyczytaliście, jakie dystanse poszczególni uczestnicy pokonali i ilu uczestników wzięło w tym udział. 13 marca Łukowski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Fruwającej Muchy, Klub Weteranów SZOS i Szafa PAP zorganizowali imieniny Bożeny. Dodam tylko humorystycznie, że nie dlatego, że żona dyrektora ma na imię Bożena, tylko w ten sposób chciano po raz kolejny uczcić pamięć Bożeny Kurowskiej, aktorki, która się urodziła, wychowała w Łukowie, tutaj chodziła do szkoły, zmarła podczas spektaklu w bardzo młodym wieku. W dniu 16 marca odbyło się spotkanie z wicewojewodą lubelskim, panem Robertem Dmitruczukiem. Pan wojewoda złożył nam wizytę.
Oprócz Urzędu Miasta spotkał się również z kierownictwem Starostwa Powiatowego w Łukowie, a u nas jeszcze odwiedził Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Stanu Cywilnego. W dniach 16-20 marca delegacja w składzie. Pan Marek Czernecki, radny Rady Miasta Łuków, pan Jacek Goławski, inspektor Urzędu Miasta Łuków, pan Jarosław Piekarski, pracownik Zakładu Gospodarki Lokalowej oraz pan Kacper Sacharczuk, również inspektor Urzędu Miasta Łuków, przebywała we Francji na zaproszenie mera pani Aleksandry Rossetti. Otóż panowie wzięli udział w biegu na dystansie 15-kilometrowym. Od startu do mety byli czynnymi uczestnikami. Wprawdzie nie wygrali, ale dobiegli. Bieg ukończyli. Serdecznie gratuluję i dziękuję za godne reprezentowanie naszego miasta w naszym mieście partnerskim Voisin-la-Bretonneux. 17 marca tegoż roku Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie uruchomiła gazownię w Łukowie. Przy tej okazji odbyła się konferencja prasowa i spotkanie z udziałem pana prezesa, parlamentarzystów i innych zaproszonych gości. 17 marca również Łukowski Ośrodek Kultury oraz Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego zaprosili mieszkańców Łukowa na Drogę Krzyżową. 18 marca w sali widowiskowej Łok wystąpił kabaret Nowaki. 19 marca w kinie Łuków miała miejsce retransmisja spektaklu baletowego Śpiąca Królewna. Była to retransmisja z Teatru Bolszoi w Moskwie. 21 marca na pływalni Delfinek odbyły się kolejne już 22 wiosenne Mistrzostwa Miasta Łuków w pływaniu pamięci Andrzeja Rogalińskiego pod patronatem Rady Miasta Łuków. Proszę Państwa, pod patronatem Rady Miasta, ale tam chyba radnych było jak na lekarstwo. W dniu 21-22 marca w Serocku odbywało się 38. Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Ja uczestniczyłem osobiście wspólnie z panem sekretarzem Ryszardem Szczygłem, dzisiaj nieobecnym z tego powodu, że jest w Zamościu na zjeździe sekretarzy województwa lubelskiego. 23 marca rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego. Wyniki rozstrzygnięcia oraz kwoty przyznanych dotacji są opublikowane na stronie internetowej. 23 marca delegacja z Łukowa w składzie burmistrz miasta, czyli moja skromna osoba, oraz pan sekretarz Ryszard Szygieł, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Marek Wiązkiewicz i wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Przemysław Suchodolski. Spotkaliśmy się w Lublinie z panem dyrektorem oddziału lubelskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, panem Stanisławem Schodzińskim. Rozmawialiśmy na temat inwestycji dróg krajowych w naszym mieście albo w powiecie łukowskim. Myślę, że to były bardzo owocne rozmowy, jakby będące elementem podjętych wcześniej działań. I tu mogę z Państwem podzielić się informacją, że w kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący 11-kilometrowy odcinek drogi krajowej numer 63. Plan jest taki, prace projektowe w tym roku, w roku 2018 pierwsza część, myślę, że to będzie jezdnia, natomiast w roku 2019 chodniki, ścieżki rowerowe, infrastruktura towarzysząca, a więc myślę, że wreszcie doczekamy się tego brakującego odcinka drogi. Ja tylko powiem, że cała wartość projektu to będzie 56 milionów złotych. Oczywiście wartość szacunkowa, a ile to będzie kosztowało, to pewnie przetarg pokaże. 25 marca odbył się koncert jazzowy Polem w wykonaniu Pauliny Grochowskiej, naszej młodej, utalentowanej
łukowianki, która była dodatkowo gwiazdą dorocznego przeglądu piosenki Wesołe Nutki. 27 marca delegacja miasta Łuków wzięła udział w programie publicystycznym Tu i Teraz Widzę, Słucham, Pytam. Można link do tego programu odnaleźć na naszej stronie internetowej. Tematem programu również był rozwój Lubelszczyzny, a wręcz pod hasłem Czy Lubelszczyzna dogoni resztę kraju? Czyli już nie Europę, a całą resztę kraju. W dniach 25-26 marca, tu już Wesołe Nutki, to mówiłem, ale 28 marca w Łoku odbył się kolejny konkurs recytatorski. Myślę, że tutaj jest też ważna wiadomość, która ucieszy i panią radną Pszczółkowską, ale chyba dzisiaj jest chora i nieobecna na sesji, i mieszkańców dzielnicy i za torami, i przed torami. Otóż w wyniku spotkania, na którym byli pan sekretarz Ryszard Szczygieł i pani radna Maria Pszczółkowska z kierownictwem Poczty Polskiej w Lublinie, ustalono, że zmienią się godziny pracy Urzędu Pocztowego. Na początek będzie to jeden dzień tygodnia, w poniedziałek urząd będzie czynny od 8 bodajże do 15, do 15. To oczywiście mieszkańcy o to prosili, żeby mieli taką możliwość. Przedsiębiorstwo Usług Inżynierii Komunalnej zrealizowało pierwszy etap rekultywacji składowiska odpadów w Łukowie przy ulicy Świderskiej. Myślę, że jak ktoś z Państwa zechce szczegółów, to jest dostępny na stronach internetowych, nawet telewizji Master Film i na stronie firmy PUIK również. Pokazujące ogrom przedsięwzięcia. Oczywiście połowę z wymaganych pieniążków pokryje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Seanse w kinie Łuków to już tradycyjnie. W ramach realizacji zadania modernizacja pływalni letniej Delfin w Łukowie, etap trzeci basen duży wraz z atrakcjami wodnymi. Zapraszam Państwa do wizyty. Prace trwają bardzo intensywnie, z dnia na dzień widać postępy. Także powtarzam po raz kolejny, że jest szansa, że wykonawca dotrzyma terminu, a jeśli nie, to będzie niewielki poślizg. I teraz jeszcze nieco o inwestycjach. Opracowanie dokumentacji na przebudowę i budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Międzyrzeckiej. Podpisano umowę z firmą Droplan na wykonanie projektu. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Oczywiście później realizacja. Budowa i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Łukowie, w ulicach, które wielokrotnie wymieniałem. Prace trwają intensywnie, praktycznie myślę, że jeszcze ze 2 tygodnie inwestycja dobiegnie końca. Rozbudowa budynku dydaktycznego zespołu szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Tam też już niewiele zostało. Pozostały prace kosmetyczne i urządzenie terenu. Opracowanie dokumentacji technicznej na rewitalizację zalewu Zimna Woda. Część hydrologiczna, która jest zależna od wojewody. Mamy informację z dzisiaj, że pozwolenie na budowę zostanie wydane i podpisane w najbliższy wtorek. Więc będziemy mogli wkrótce ogłaszać przetarg. Oczywiście jest jeszcze druga część, gdzie decyzję wydaje starostwo. Jest teraz w trakcie dogłębnej analizy. Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby uzbrojenia terenu inwestycyjnego przy ulicy Strzelniczej w Łukowie. Została zawarta umowa z firmą Droplan na wykonanie projektu.
Modernizacja wojsk treningowych oraz budowa kortów tenisowych przy rzece Krzna w Łukowie. Możecie Państwo się przekonać, że prace trwają intensywnie, również w dniu dzisiejszym. I myślę, że jak dobrze pójdzie na koniec wakacji, będziemy mieli tą część inwestycji oddaną do użytku. Modernizacja, to jest wojsk treningowych, budowa placu zabaw przy ulicy Międzyrzeckiej i Rurowej w Łukowie. Trwają prace, które dążą do tego, aby zwieńczyć to zadanie. Także myślę, że tutaj też przybędą nam dwa nowe atrakcyjne place zabaw. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 o windę dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych. Oprócz tego, co złożyliśmy w projekcie, tam to zostały jeszcze takie prace do wykonania. Czyli oczywiście trzeba najpierw to zaprojektować. Opracowanie dokumentacji na budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego w Łukowie, w ulicach Brzozowa, Lewoncewicza, Graniczna, Tartaczna, Przemysłowa, Rodzinna. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę infrastruktury na terenie podstrefy Łuków. To już o tym mówiłem. Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków, zalew, zimna woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne. Otóż, proszę Państwa, w tym projekcie, w tym programie, który dzisiaj Państwo myślę, że uchwalicie, niezbędne było przewidzenie pomieszczenia, gdzie ludzie mieszkający blisko mogliby się spotykać, więc doprojektujemy do tego jeszcze na bazie tego budynku, który tam stoi w lesie, zechcemy zrobić taką świetlicę środowiskową. I proszę Państwa, myślę, że coś jeszcze, co Państwa również ucieszy, aczkolwiek nie jest to zadanie miasta. Remont Komendy Powiatowej Policji. Chciałbym od razu sprostować. Ja myślę, że Pan Komendant obecny tutaj, za przyzwoleniem Pana Przewodniczącego, może powie parę zdań, bo myślę, że trzeba rozwiać wątpliwości. Otóż nie będzie to tylko termomodernizacja. Zadanie jest na ponad 2 miliony złotych. Ja na ten moment serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, a jeśli by Pan Przewodniczący poza protokołem zechciał udzielić Panu głosu, Panu Komendantowi, to myślę, że warto, bo to też jest jednostka ważna w naszym społeczeństwie. Dziękuję. Wysoka Rada zapozna się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Jeżeli są pytania w tym temacie, to poproszę ich zadawanie Panu Komendantom. I teraz, zanim będą pytania, poproszę Pana Komendanta Policji, Pana Ryszarda Szklarza, o przedstawienie sytuacji w temacie kompleksowego remontu obiektu powiatowego Komendy Powiatowej Policji. Proszę bardzo. Odnosząc się do stanu bezpieczeństwa, myślę, że tutaj w tym gronie warto powiedzieć, że oczywiście, jeśli chodzi o Komendę Powiatową, to jest to na 26 powiatów, jest to szósta komenda, poza Komendą Miejską w Lublinie, komendami miejskimi w Chełmie, w Zamościu, w Białej Podlaskiej, Puławy i Łuków jest tą kolejną komendą, czyli drugą komendą pod względem wielkości powiatową. Jeśli chodzi o liczbę policjantów, liczbę mieszkańców, jest to oczywiście dosyć duży rejon. Proszę Państwa, oczywiście że jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, czyli to subiektywne odczucie. Ja Państwu w tych informacjach przedstawiłem wiele tabel, wykresów, informacji, bo trudno pewne rzeczy przedstawić bez podania cyfr. Proszę Państwa, no bardzo ważnym jest, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo dla całego powiatu, to ponad 30% wszelkich zdarzeń, które mają miejsce na terenie powiatu, to jest miasto Łuków. Jest to miasto, które ma 30 tysięcy mieszkańców, no troszkę nawet więcej, ale biorąc pod uwagę, że jest to siedziba również powiatu i przebiegają główne szlaki komunikacyjne, w związku z powyższym mamy tych zdarzeń dosyć dużo. Jak to się przedstawia rok do roku, czyli porównanie 15 do 16, to Państwo myślę,
macie dokładnie to przedstawione. Jeżeli będą pytania, to ja się do tych pytań ustosunkuję. Proszę Państwa, celem policji przede wszystkim i moim jako komendanta jest zapobieganie z tym złym, negatywnym zjawiskom. A jeżeli nie uda się zapobiec, to zatrzymanie sprawcy na gorącym uczynku, ewentualnie udowodnienie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to myślę, że no najważniejsze jest poczucie subiektywne, poczucie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Ważne jest, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, przechodząc w porze wieczorowej, czy po południu, czy w nocy, żeby byli przekonani, że mogą przejść bezpiecznie, dotrzeć do domu bezpiecznie i że nie spotka ich krzywda. Myślę, że Łuków należy do takich miast, bo analizując wszelkie statystyki, które są na terenie całego województwa lubelskiego, takich zdarzeń decydujących o tym poczuciu bezpieczeństwa nie jest zbyt dużo, natomiast wykrywalność myślę, że jest na niezłym poziomie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o miasto Łuków, macie Państwo przedstawione bardzo dokładnie wykresy tabelek, gdzie na jakich ulicach najwięcej zdarzeń jest, zdarzeń drogowych, ale również interwencji domowych i to wszystko Państwo macie szczegółowo przedstawione. Jeśli chodzi o w kilku zdaniach dosłownie wypadki drogowe, proszę Państwa, na terenie powiatu łukowskiego mieliśmy w ubiegłym roku 74, z czego 22 na terenie samego miasta Łuków. Proszę Państwa, no, główne szlaki komunikacyjne przebiegają przez Łuków, w związku z powyższym to natężenie ruchu jest naprawdę dosyć duże i droga 76 czy 63, ale również droga wojewódzka w kierunku na Międzyrzec są naprawdę dosyć mocno. Ta infrastruktura nie jest zbyt dobra, to o czym pan burmistrz wspominał, że no należałoby, żeby te drogi były rzeczywiście przebudowane, ale przez to, że ten ruch jest bardzo duży, duże natężenie ruchu, to również generuje dużą liczbę zdarzeń. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten remont komendy, tak przyznaję, myślę, że to wszyscy Państwo mieliście możliwość zobaczenia, zostało to przedstawione na stronie również Komendy Wojewódzkiej. Rok temu, jak przyszedłem do komendy, do Łukowa, no oczywiście dla mnie najważniejszy jest bezpieczeństwo, ale również jeśli chodzi o budynek, który wymaga generalnego, kapitalnego remontu, są środki już na ten cel przeznaczone. Kilka dni temu komendant wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzkiego podpisywał porozumienie w tej sprawie. Środki są przeznaczone. Oczywiście no, w mediach zostało przekazane, że termomodernizacja, ale jest to pojęcie dosyć szerokie, dlatego że budynek wymaga kapitalnego remontu. Termomodernizacja to jest oczywiście ocieplenie, wymiana stolarki, ale również przebudowa. Przebudowa, jeśli chodzi o wejście samo, bo komenda powinna mieć no, podjazd oczywiście dla osób niepełnosprawnych, ale również z prawdziwego zdarzenia punkt recepcyjny, gdzie osoby zgłaszające się mogłyby w normalnych warunkach siąść, poczekać na wykonanie czynności. Również przebudowa sanitariatów i pomieszczeń. No, umowa jest podpisana, środki są, ma ruszać procedura przetargowa. Mam zapewnienia, że w tym roku to ta inwestycja rozpocznie się. Kolejną kwestią, proszę Państwa, to jest kwestia dofinansowania samorządów, jeżeli chodzi o zakup radiowozów. I tu korzystając z okazji chciałbym złożyć serdeczne podziękowania na ręce pana przewodniczącego, wszystkich państwa radnych i pana burmistrza, dlatego że, proszę Państwa, w tym roku tak się składa, że mamy już przygotowane porozumienia. Jeżeli chodzi o samorząd miejski, to mamy dofinansowanie do zakupu jednego radiowozu oznakowanego. To jest w systemie 50% samorządy, 50% komenda główna pokrywa. Takich porozumień, proszę Państwa, mam podpisanych już wstępnie na 4 radiowozy, jeżeli chodzi o cały powiat łukowski. Miasto Łuków, samorząd powiatowy i samorządy gminy Łuków, Trzebieszowa i pozostałych gmin. Również, proszę Państwa, no myślę, że ważnym elementem jest, że korzystamy, myślę, że Państwo macie okazję widzieć te patrole, szczególnie w porze letniej. Mamy już porozumienie przygotowane i myślę, że kwiecień, maj będzie miesiącem, kiedy rozpoczniemy tak zwane służby ponadnormatywne. Są to środki, które samorząd łukowski przeznacza na tak zwane służby ponadnormatywne. W ramach tych służb ponadnormatywnych są pełnione patrole typowo, patrole piesze na terenie miasta Łukowa. W ubiegłym roku te patrole były pełnione i również w tym roku te patrole będą pełnione. Proszę Państwa, na komisji rozmawialiśmy na temat monitoringu. Proszę Państwa,
Chciałbym Państwu przedstawić, że monitoring, bo to w zasadzie pierwszy etap jest z tego, co wiem, jest stanowisko kierowania na terenie, umiejscowione w Komendzie Powiatowej w Łukowie i cały monitoring został użyczony, jest umowa użyczenia między Urzędem Miasta a Komendą w Łukowie. Proszę Państwa, tych kamer jest, z tego co pamiętam, 60. zamontowanych. Oczywiście no nie jest możliwym, żeby 60 kamer, jedna osoba, gdyby nawet była cały czas, zdolności percepcyjne nie pozwalałyby, żeby zobaczyć, co się dzieje w danej chwili na 60 kamerach. W związku z powyższym zapewniam Państwa, że my wykorzystujemy monitoring naprawdę i to w wielu, wielu przypadkach, w przypadku zdarzeń drogowych, kolizji, wypadków, ale również innych zdarzeń kryminalnych wykorzystujemy i ten materiał wykorzystywany jest do celów procesowych. I jest to dla nas, myślę, że no dla nas, ale również i dla mieszkańców dobre narzędzie. I myślę, że jeżeli będzie rozbudowany, to będzie wykorzystywany w sposób właściwy i w sposób prawidłowy. Oczywiście oprócz tych działań, które podejmujemy, to również profilaktyka i tu profilaktyka, proszę Państwa, rozmowy, pogadanki w szkołach, konkursy, ale również wiele spotkań i programów skierowanych do dzieci, do młodzieży, do osób starszych. Proszę Państwa, jeśli będą pytania, to ja pozostaję do Państwa dyspozycji i oczekuję na takie pytania. Chciałbym również podziękować Państwu radnym, korzystając z okazji, i podziękować również dyrektorom placówek oświatowych i pozostałych jednostek za tą współpracę w minionym 2016 roku. Uważam, że ta współpraca jest na bardzo dobrym poziomie. Wspólne działania podejmowaliśmy i również w 2017 roku podejmujemy. Także dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo panu komendantowi za optymistyczne podejście do tematu. Zanim przejdziemy do pytań, jeszcze poproszę pana komendanta Tomasza Majewskiego o krótkie przedstawienie sytuacji bezpieczeństwa PPOSZ. Składając informację o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Łuków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, otrzymaliście Państwo taki syntetyczny materiał, w którym również jest dużo danych statystycznych, jeśli chodzi o prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu łukowskiego, jak również na terenie miasta Łuków. Ja tylko swoją informację uzupełnię takimi danymi, że najwięcej wszystkich zdarzeń odnotowujemy w mieście Łuków, co było podane oczywiście w materiale. W mieście Łuków 238 zdarzeń, w gminie Łuków 115 i oczywiście w pozostałych gminach odpowiednio mniej. Jak to się przekłada teraz na rodzaj tych zdarzeń? A więc najwięcej pożarów również odnotowujemy w mieście Łuków 54 i w gminie Łuków 40. Najwięcej miejscowych zagrożeń w mieście Łuków 146, w gminie Łuków 74. Jeżeli zestawimy miasto Łuków z gminą Łuków, wyjdą nam dane liczbowe informujące nas o tym, że wszystkich zdarzeń praktycznie obsługiwanych tutaj, no i interwencje straży pożarnej na terenie właśnie miasta Łuków i gminy Łuków, to jest prawie 50% wszystkich zdarzeń. I jeszcze taka informacja dla Państwa, ilość zdarzeń właśnie w takiej ilości w roku 16 241, w roku 15 244, w 14 254, w 13 276, w 12 262 zdarzenia, a więc praktycznie z tej statystyki, którą wymieniłem w przeciągu ostatnich 5 lat, ta liczba zdarzeń na terenie miasta Łuków nie jest większa jak 300. Szanowni Państwo, korzystając z, że jestem przy głosie, chciałbym podziękować za współpracę w roku 2016. Chciałbym podziękować na ręce pana przewodniczącego, pana burmistrza i radnych za dofinansowanie inwestycji w roku 2016, a była to inwestycja podłączenie budynku komendy do instalacji kanalizacyjnej. Przeznaczone 15 tysięcy złotych na ten cel przez Państwa, jak również drugie 15 tysięcy przez Starostwo Powiatowe pozwoliło w tych pieniążkach wykonać tą inwestycję niezmiernie ważną od lat kilkunastu dla naszej komendy. I tutaj chciałbym również podziękować panu prezesowi
Władysławowi Karasiowi za to, że jego pracownicy pomogli mi przejść tą ścieżkę legalizacyjną całą tej inwestycji. Bardzo sprawnie to wszystko poszło. I jeszcze takie mam dwa komunikaty. W roku 2017 będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, a więc chcemy włączyć się i tutaj zasygnalizować nasz udział w Dniach Łukowa, które odbędą się 26, 7 i 8 maja 2017 roku. Jesteśmy już tutaj po rozmowach z panem dyrektorem. Jak najbardziej jesteśmy otwarci, żeby pokazać tą straż pożarną od środka, pokazać nasze samochody gaśnicze, czym dysponujemy, w jaki sposób prowadzimy działania ratowniczo-gaśnicze. Te spotkania będą się na pewno odbywały coraz częściej i już o szczegółach będzie można później mówić w okresie późniejszym. Również prewencja społeczna Państwowej Straży Pożarnej rusza. Ona jest cały czas prowadzona, ale jest nacisk kładziony tutaj na to, żebyśmy docierali do dzieci, młodzieży z informacjami. Chociażby teraz prowadzona akcja profilaktyczna Stop Pożarom Traw, a więc wychodzimy tutaj, informujemy na różnego rodzaju spotkaniach, pogadankach o tych zagrożeniach. Jeżeli byście mieli Państwo jakieś pytania do mnie, to na tyle dziękuję. Dziękuję bardzo panu komendantowi powiatowego, komendantowi powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, panu Tomaszowi Majewskiemu za przedstawienie PPOŚ na terenie naszego powiatu i przechodzimy do zadawania pytań. Proszę, pan Marcin Wysokiński. Chciałbym zapytać pana komendanta Komendy Powiatowej Policji o dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest to zagrożenie przestępczością na terenie powiatu. Tutaj szczególnie zwróciły moją uwagę trzy kategorie. Kradzież z włamaniem. Mówimy tutaj oczywiście o porównaniu roku 15 do 16. Kradzież z włamaniem. Wzrost prawie stuprocentowy. Rozboje czterokrotny wzrost. I przestępstwa gospodarcze też prawie dwukrotny wzrost. I przy okazji tych kradzieży z włamaniem i rozbojów dosyć niska wykrywalność, to jest rzędu 50 kilku%. Chciałbym zapytać, bo w związku z doniesieniami, że w 2017 roku też dochodzi do kradzieży i włamań, jakie są pana pomysły i działania na poprawę sytuacji? To jest pytanie numer jeden. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt numer dwa, chciałem zwrócić uwagę na ten monitoring, tam 64 kamery. Dostaliśmy informacje, dzięki systemowi wizyjnemu policjanci ujawnili szereg wykroczeń zaistniałych na terenie monitorowanym kamerami. Uważam, że to jest troszeczkę tutaj mało precyzyjna informacja. Powiedział pan komendant, gdyby była taka osoba, rozumiem, że tam takiej osoby przed tymi kamerami, przed tym systemem monitoringu na bieżąco nie mamy, czyli tylko w przypadku, kiedy zaistnieje jakieś wydarzenie, jesteście państwo w stanie odtworzyć, tak? Może warto by było pomyśleć nad taką osobą, która jednak pieczę nad tym na bieżąco trzyma. I taka sprawa techniczna. Natomiast dysponentem systemu jest Urząd Miasta Łuków. Ja rozumiem, że Miasto Łuków jest właścicielem, natomiast dysponentem jest Komenda Powiatowa Policji, że to jest po prostu błąd. Zwrócił pan uwagę na wzrost kategorii 63 do 102 kradzieży z włamaniem. Proszę państwa, to jest bardzo ważne, dlatego że włamania to również są włamania na karty. Ktoś po kradzieży karty bankomatowej, wykorzystując PIN, tam jedno ze zdarzeń takie było na terenie chyba Stoczka Łukowskiego, gdzie kilkanaście tego typu transakcji było i one w kategorii są rozpatrywane jako włamanie. To jest jedna kwestia. Natomiast jeśli chodzi o te rozboje, faktycznie jeżeli chodzi o powiat łukowski, jest spory wzrost, 3 do 12. Ale proszę państwa, wśród tych kategorii rozboi to są takie zdarzenia, mogą być takie zdarzenia, jak na przykład napad na dom, gdzie może być użyta broń, nóż czy jakieś poważne zdarzenie. Uliczny rozbój, czyli ktoś idzie i zostaje zaatakowany, zostanie mu zabrany, załóżmy, portfel, ale również rozbój tak zwany kanapkowy. Czyli mówiąc krótko, w szkole czy w rejonie szkoły uczniu dokonuje wymuszenia rozbójniczego, zabierając 20, 30 złotych i tak dalej. I proszę państwa, to w tych liczbach również jest. Ja państwu informuję, że w okresie 16 roku nie mieliśmy rozboi
No, oczywiście jako kategoria, są to poważne kategorie, ale przedstawiając Państwu w szczegółach, w tą kategorię wchodzą te najbardziej poważne i te mniej poważne. I proszę Państwa, w 2016 roku takich zdarzeń, rozbojów o takim poważnym ciężarze gatunkowym, czyli napaści, gdzie osoby były mocno pokrzywdzone i skradziono im dobytek, czy wręcz takich zdarzeń, nie zanotowaliśmy w dużej ilości. To były bardzo małe liczby. A większa liczba rozboi to w dużej mierze też jest aktywność nasza, dzielnicowych, no między innymi współpraca ze szkołami, gdzie dowiadujemy się, gdzie 15-latkowie czy 16-latkowie zdarzają się, że są wymuszenia. To jest na terenie całego powiatu. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, proszę Państwa, jest znaczny wzrost i ta tendencja utrzymuje się i oczywiście to jest związane z tym, że w dobie internetu jest bardzo dużo oszustw internetowych. Bardzo dużo jest oszustw internetowych i to wchodzi również do tej kategorii. Także proszę Państwa, no, to są również zdarzenia takie, które są wykrywane, ujawniane dzięki aktywności ze strony policjantów. I tych zdarzeń rzeczywiście jest znaczny wzrost, bo to jest o 78. Jeśli chodzi o, proszę Państwa, narkotyki, bo też tu jest cyfra, że jest kilka sztuk więcej. Dziś był u mnie akurat wójt gminy Stoczek Łukowski i też mówi, że właśnie jakieś tam sprawy narkotykowe były. Proszę Państwa, to nie jest tak, jeżeli ktoś mówi, że w szkole nie ma narkotyków, czy w mieście nie ma narkotyków, czy nie ma w małych miejscowościach. To wszystko od tego zależy, jak pracujemy i jakie mamy możliwości wykrywcze. Bo proszę Państwa, dla nas najważniejsze, jako dla policji, to jest ujawnianie i zatrzymywanie osób, które rozprowadzają narkotyki, czyli są, mówiąc krótko, dealerami. Myślę, że proszę Państwa, na stronie internetowej pokazujemy nieraz i myślę, że Państwo macie, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to można zobaczyć, jakie są sprawy takie, gdzie no, są osoby zatrzymywane łącznie z wagą, łącznie posiadające tam pół kilograma czy 40 gram środków odurzających i są to środki, które są wprowadzane na nasz rynek, między innymi tego typu sprawami, bez wchodzenia w szczegóły oczywiście zajmujemy się. Proszę Państwa, nie powiedziałem Państwu, ale korzystając z okazji, mamy takie narzędzie jak Krajowa Mapa Zagrożeń. Nie wiem, czy Państwo wchodziliście na tą aplikację, ale jest to, myślę, że bardzo dobre narzędzie. Każdy z Państwa może wejść. Mamy naprawdę dosyć dużą liczbę zgłoszeń. Są to takie czyny czy znamiona czynów niewłaściwych, o które nie wymagają natychmiastowej interwencji. Oczywiście może się coś takiego dziać, że w rejonie sklepu powiedzmy jest zakłócenie ładu i porządku, niewłaściwie parkowane na osiedlu samochody, czy jakieś śmieci wyrzucane. Tego typu zgłoszenia mamy i podejmujemy również czynności. Jeśli chodzi o Krajową Mapę Zagrożeń, to zostało rozpropagowane przez dzielnicowych, ale jeśli Państwo nie słyszeliście o tym narzędziu, to myślę, że warto skorzystać, bo nieraz na sesjach jestem i radni wypowiadają się, że w danym rejonie coś się złego dzieje. Można również skorzystać z tego, bezpośrednio osobiste spotkanie z dzielnicowym, ale również skorzystanie z tej aplikacji. W kwestii monitoringu, proszę Państwa, ja powiedziałem, że tych kamer jest ponad 60 i zdolności percepcyjne jednego człowieka, żeby był w stanie 60 kamer patrzeć i zobaczyć, co się dzieje, są niemożliwe. I w związku z powyższym myślę, że część naukowców wypowiada się, że człowiek jest w stanie 10-12 kamer obserwować średnio. Czyli gdyby rzeczywiście te 60 kamer wszystkie by były tak obserwowane, co się dzieje, to musiało być 5 ludzi, którzy by z podziałem i non-stop na każdej zmianie pilnowali. Ja, proszę Państwa, podjąłem taką decyzję, ponieważ wcześniejszy monitoring, który był, było tych kamer znacznie mniej. To jest to na stanowisku kierowania oficera dyżurnego. Oczywiście są miasta, w których monitoring jest, jeżeli straż miejska jest, to często jest, są w straży miejskiej zamontowane. No u nas nie ma, w UK, w związku z powyższym my mamy to narzędzie. Jest oficer dyżurny, który ma patrolę. I jest zastępca dyżurnego, ale są pomieszczenia dla osób zatrzymanych. To nie jest tak, jak pan radny mówi, że nikt na to nie patrzy. To po prostu przy ilości, wielkości obowiązków, które te osoby mają, te osoby patrzą. W dniach newralgicznych, kiedy najwięcej się dzieje, najwięcej zdarzeń, są osoby. Policjanci, ale najczęściej to pracownicy cywilni, którzy w ramach obowiązków, które mają, dodatkowo jeszcze patrzą to, co się dzieje na monitoringu. I tyle chyba w tej kwestii, natomiast o wykorzystanie, no to myślę, że jest to narzędzie no dowodowe bardzo dobre
i no, staramy się wykorzystywać na tyle, ile można. To tyle w tej kwestii. Ja mam pytanie do pana komendanta Majewskiego. Mamy tutaj tabelę, która mówi nam o zdarzeniach w poszczególnych gminach, oczywiście i w mieście Łuków. Jest punkt alarmy fałszywe. Wszystkich alarmów fałszywych było 48, a w mieście Łuków ich było aż 38. I ja chciałbym zapytać, co to są za alarmy? Czy to jest błędna ocena sytuacji, że to można, nie wiem, zgasić gaśnicą? Czy to są głupie żarty? Jeżeli tak, to to wiadomo, że można w tej chwili wykryć, kto dzwonił i jakie są konsekwencje po zgłoszeniu takich alarmów. Ta wysoka ilość alarmów fałszywych wynika z tego, że są to w głównej wierze alarmy fałszywe w tak zwanej dobrej wierze. Ponad 14-15 obiektów mamy podłączonych w tak zwany monitoring pożarowy. Polega on na tym, że czujki, które są w systemie sygnalizacji pożarowej, wykrywają same pożary i automatycznie przekazują nam informacje o takiej informacji do straży pożarnej. W związku z tym, że jest dużo wyjazdów do tych alarmów fałszywych, są to właśnie te alarmy z tego systemu monitoringu pożarowego. Okazuje się, że tam nie ma nic, prawda, niebezpiecznego w danym obiekcie, natomiast my musimy wyjechać i oczywiście wyjaśnić tę sprawę. Drugą taką kategorią tych alarmów fałszywych są alarmy złośliwe. Jeżeli już tutaj policja wykryje sprawcę, tak, a tymi sprawcami są zazwyczaj no, nieletni, no to oczywiście prowadzą już swoje dochodzenie i ewentualnie tam dochodzą podczas swoich tych czynności operacyjnych, takie ustalają sprawcę i ewentualnie jakieś poniesienie konsekwencji. A więc tych pożarów jest bardzo dużo. My wiemy o tym. Firmy komercyjne prowadzą i zajmują się obsługą tego monitoringu pożarowego. My monitorujemy cały czas, prawda, żeby ten system był sprawny. Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych wydajemy polecenia i wydajemy decyzje usunięcia uchybień takiego systemu, ale jest to praktycznie nie do wyeliminowania i tak jest w całym kraju. Mam informację, że jeżeli odniesiemy się do danych statystycznych, czy w województwie lubelskim, czy w innych województwach, jest to problem, po prostu jest to problem. Ja mam kilka pytań, na początek zacznę od pytań do pana komendanta policji. Kilka kwestii już tutaj zostało no, niemal wyjaśnionych i ja wrócę jednak do tego monitoringu i no i cóż, można jednoznacznie stwierdzić, że w zasadzie monitoring jest używany tylko do odtwarzania tego, co się wydarzyło, nie jest na bieżąco analizowany z różnych powodów. I moje pytanie jest takie, czy jest szansa, żeby jednak tak się stało, żeby jednak śledzić pewne sprawy na bieżąco? A druga kwestia, czy ten monitoring, panie komendancie, jest wykorzystywany również do tego, żeby wyrywkowo jakieś fragmenty analizować i sprawdzać, czy tam się coś nie wydarzyło. Nie na zasadzie, tylko że my wiemy, że coś się zadziało i wtedy analizujemy, co tam się wydarzyło. Czy może ewentualnie warto przeanalizować pewne fragmenty i stwierdzić tam jakieś wykroczenia? Konkretnie mam tu na myśli wykroczenia drogowe na skrzyżowaniach. Ja jako kierowca niejednokrotnie stwierdzam i widzę niepoprawne zachowanie kierujących na skrzyżowaniach, a konkretnie wykroczenia polegające na wjeżdżaniu na skrzyżowanie na żółtym i na czerwonym świetle. Takim skrzyżowaniem, na którym dzieje się to w taki sposób permanentny, jest skrzyżowanie z ulicą, ulica Cieszkowizna i ulica Partyzantów. I tu z ulicy, właśnie z ulicy Cieszkowizna często dochodzi do tego typu zdarzeń, co wyraźnie utrudnia, uniemożliwia czasem skręt z ulicy Partyzantów, skręt w lewo. Także jeśli takie działania nie są prowadzone, to ja mam prośbę, żeby może temu się przyjrzeć i w ten sposób zadziałać. To uważam, że zadziała w taki sposób prewencyjny na kierowców, jeżeli się taka informacja rozniesie wśród kierowców, że takie działania są podejmowane, to może to spowoduje zdyscyplinowanie kierowców. O to bym pana komendanta prosił. Cóż jeszcze? Nie ma informacji, panie komendancie, w tym sprawozdaniu na temat kierujących znajdujących się pod wpływem środków odurzających. Mamy informacje o kierujących pod wpływem alkoholu, a nie ma informacji na temat tych kierujących. Czy to znaczy, że nie ma takich kierujących? Myślę, że jednak są. Więc jeśli mógłby się pan odnieść do tej sprawy.
Kolejna sprawa, też dotycząca środków odurzających i moje pytanie jest następujące, czy na terenie miasta w szkołach ujawniono takie zdarzenia, czyli zdarzenia polegające na posiadaniu, czy też zdarzenia polegające na handlu, czy jak to Państwo określacie, udzielaniu narkotyków. I ostatnia sprawa dotycząca policji. Czy w ubiegłym roku zarejestrowaliście Państwo przypadki stosowania przemocy wobec dzieci? Często słyszymy o tego typu przypadkach w mediach. Najczęściej słyszymy już w sytuacjach, kiedy są to zdarzenia tragiczne, a ja bym chciał się dowiedzieć, czy na terenie naszego miasta tego typu zdarzenia też miały miejsce. Jeśli chodzi o pana komendanta policji, to tyle. Jeszcze mam dwie sprawy do pana komendanta straży. Dotyczą bezpieczeństwa. Pierwsza sprawa dotyczy zakładów mięsnych w Łukowie. Na terenie zakładów jest kilkanaście ton amoniaku. Ja osobiście otrzymałem taki sygnał od pracownika, mieszkańca miasta, który to pracownik poddawał w wątpliwość stan techniczny tych instalacji. Moje pytanie jest takie, czy straż ma możliwość, czy robi to, to znaczy, czy monitoruje stan tych instalacji, czy jakby może pan to potwierdzić? Myślę, że pan nie potwierdzi tego, że ta instalacja jest w złym stanie. 12 ton, bo tyle chyba dokładnie jest amoniaku, gdyby to się rozszczelniło i wydostało na teren miasta, to będzie to stanowiło bardzo poważne zagrożenie. Druga sprawa dotyczy kolei, dotyczy stacji. Otrzymywaliśmy informację o tym, że po tej przebudowie peronów są utrudnione dojazdy dla służb ratowniczych do tych peronów. I moje pytanie jest takie, czy coś się zmieniło? Czy Państwo podejmowaliście w tej sprawie jakieś działania, to znaczy, czy jakieś monity były do kolei w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości? I chyba byłoby z mojej strony tyle. Także dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź. W kwestii dotyczącej monitoringu. Ja, proszę Państwa, no powiedziałem, że tych kamer jest ponad 60 i rzeczywiście, żeby te kamery były na bieżąco śledzone i patrzone w obraz, co się dzieje, to na każdej zmianie powinno być 4 osoby, co najmniej. W związku z powyższym ci policjanci, którzy pełnią służbę na stanowisku kierowania, w miarę możliwości patrzą. I proszę nie patrzeć przez pryzmat tego, że te kamery są pozostawione same sobie i tylko patrzymy na ten monitoring, zabezpieczamy wtedy, kiedy dojdzie już do zdarzenia. Oczywiście to wymagałoby, ja nie mam dodatkowych etatów i oczywiście te osoby, które pracują, policjanci, ja wolę, proszę Państwa, żeby ci policjanci pełnili służbę na mieście, w patrolach zmotoryzowanych albo pieszych, bo musiałbym w tej sytuacji ograniczyć ilość patroli pieszych czy zmotoryzowanych kosztem patrzenia i śledzenia monitoringu. To myślę, że ważne jest, żeby ci policjanci, obecność ich była na mieście. Jeśli chodzi o ujawnienie wykroczeń na skrzyżowaniach. Proszę Państwa, macie Państwo ilość interwencji, macie Państwo ilość na poszczególnych ulicach, ile zdarzeń jest drogowych. Proszę Państwa, w ramach działań, które prowadzi ruch drogowy, między innymi to skrzyżowanie również jest pod naszym nadzorem, ale również wiele skrzyżowań na terenie miasta. To, o czym Pan mówił, patrzymy oczywiście na te skrzyżowania i są ujawniane takie przypadki naruszeń prawa na poszczególnych skrzyżowaniach i są sporządzane z tego notatki i oczywiście są kierowane wnioski do sądu. Proszę Państwa, no wielu kierowców ma bardzo dobre narzędzia i również korzystamy z tego, no po prostu nagrywają. Osoby naruszające przepisy prawne, przychodzą materiały również do nas. Państwo również w mediach widzicie nieraz, jak sytuacja, że kierowcy przysyłają. Również z tego narzędzia korzystamy. Jeśli chodzi o informację dotyczącą osób nietrzeźwych kierujących, że no, mamy przedstawione tutaj liczbę nietrzeźwych kierujących. Proszę Pana, w ubiegłym roku przebadaliśmy na stan trzeźwości 39 928. Ja w chwili obecnej, z tego co pamiętam, nie mam tu informacji, ale jeżeli chodzi o narkotyki, w 2016 roku, z tego co pamiętam, takiej osoby nie mieliśmy. Oczywiście, jeżeli dochodzi do zdarzeń poważnych,
wypadki drogowe śmiertelne z poważnymi skutkami, to pobierana jest krew również od uczestników i również sprawdzana jest pod kątem środków odurzających. Jeśli chodzi o liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących, proszę Państwa, to powiem tak, no powiat łukowski jest no niekwestionowanym liderem i tu myślę, że to nie ma powodu do dumy, bo jak patrzę na przykład z weekendu 10 osób zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. To jest bardzo dużo. W skali województwa to nieraz jest tak, że jest to 10% lub 15%, czyli naprawdę policjanci z ruchu drogowego mają mają dużo zajęcia, ale nie tylko policjanci prewencji. Jeśli chodzi o przemoc, bo pan radny pytał, czy przemoc w rodzinach, tak proszę Państwa, takich zdarzeń jest dużo. Chciałoby się, żeby takich zdarzeń było jak najmniej. Procedura niebieskiej karty i tu chciałem podziękować, bo myślę, że to dosyć dobrze funkcjonuje dzielnicowi, wchodzą w skład tych zespołów interdyscyplinarnych. Na terenie, proszę Państwa, miasta Łuków mieliśmy w ubiegłym roku 20 postępowań przygotowawczych, jeśli chodzi o znęcanie. W 15 roku było 28. To jest o 20 za dużo. Chciałoby się, żeby takich nie było zdarzeń. W 2016 roku nie przypominam sobie takiego zdarzenia, żeby bezpośrednio maltretowane było dziecko. Ale proszę Państwa, każde zdarzenie, gdzie jest przemoc w domu, to pośrednio dzieci są ofiarami tych przestępstw. Bo jeżeli jest przemoc w stosunku do matki, najczęściej do matki, no to dzieci również pośrednio są pokrzywdzonymi. I tu no bardzo dużo mamy takich zdarzeń, interwencji domowych. No najczęściej są to interwencje związane z alkoholem. Chodzi o środki odurzające w szkołach, bo również takie pytanie było. Proszę Państwa, w szkołach bezpośrednio, nie przypominam sobie, żeby w 16 roku, żebyśmy w szkole u ucznia w plecaku, czy powiedzmy, czy w jakimś tam innym pomieszczeniu narkotyki ujawnili, aczkolwiek są osoby również nieletnie lub małoletnie, które w trakcie wykonywania czynności, czy to na mieście, w trakcie kontroli, czy w rutynowych czynności, niewielkie ilości takich środków miały. Oczywiście materiały w takich sytuacjach są przekazywane do sądu rodzinnego i nieletnich. Wrócę do dwóch spraw. Pierwsza sprawa monitoringu, czyli nie ma na bieżąco śledzenia tego monitoringu. Ja rozumiem pewne braki kadrowe. Natomiast, panie komendancie, ja mam taką propozycję. A może by na zasadzie takiej próby zrezygnować na przykład z jednego patrolu pieszego, to jest zawsze dwóch policjantów, chodzą parami. Jeżeli oni są na patrolu pieszym, to są w danym momencie w jednym miejscu. A gdybyśmy tak dwóch policjantów posadzili przed monitorami, to tak jak sam pan zauważył, każdy byłby w stanie śledzić 12 monitorów. Czyli dwie osoby byłyby w stanie obserwować 24 miejsca. Zdajemy sobie sprawę z tego, że cały czas na terenie miasta są panowie policjanci w samochodach i w sytuacji zaistnienia jakiegoś zagrożenia byliby w stanie się szybko w tym kierunku udać. Ja myślę, że to nie jest tak, że poczucie bezpieczeństwa buduje tylko obecność i to, że mieszkaniec widzi pana policjanta na ulicy, czy patrol policji widzi na ulicy. Ja myślę, że poczucie bezpieczeństwa bierze się z samego, że nie dochodzi do zdarzeń, a nie tylko z tego, że jest dużo policji na ulicach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chcę wrócić jeszcze do kierujących pod wpływem środków odurzających, a w zasadzie do faktu, że ich nie było. Nie wierzę w to, że ich nie było, tylko może policja nie badała tego faktu. Czyli nie było, bo nie było, czy nie było, bo państwo nie prowadzicie takich badań, tak jak rutynowo podczas każdej kontroli drogowej państwo prowadzicie kontrolę trzeźwości, to pytanie, czy rutynowo podczas każdej kontroli drogowej kontrolujecie państwo również kierującego pod tym kątem. Dziękuję. Przewodniczący, jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię monitoringu miejskiego, oczywiście rozwiązania są różne w różnych miastach, w różnych ośrodkach i najczęściej jest to tak, na przykład Lublina, gdzie jest Wydział Zarządzania Kryzysowego i monitoring jest umiejscowiony w zupełnie innym budynku, nie w budynku komendy. Są osoby, pracownicy cywilni, którzy bezpośrednio podlegają pod Urząd Miasta, czyli tu pod prezydenta i pełnią tam służbę. Ja w swoich strukturach mam pracowników cywilnych, którzy mają określone zadania i w momencie, kiedy tu przyszedłem rok temu do komendy w rozmowach z panem burmistrzem i
i z panem z sekretarzem, bo właściwie również on, przede wszystkim on tam zajmował się, ja stwierdziłem, że ja nie mam ludzi, tak dużej liczby osób, żeby kilka osób na każdej zmianie patrzyło w monitoringu i śledziło monitoringu. Jeszcze raz podkreślam, że w newralgicznych godzinach, dniach, kiedy jest największy ruch, tak ten monitoring jest obserwowany i jest patrzone w to, co się dzieje. Jeśli chodzi o badanie na środki uderzające, oczywiście korzystamy również z testerów, proszę Państwa, jeśli chodzi o narkotyki. No i oczywiście nie jest to rutynowo robione, bo jeżeli zachowania kierowcy są, można powiedzieć, w sposób właściwy, nie ma podstawy, to te testery nie są używane. Także one są używane, ja panu nie odpowiem ile razy, ale testery takie są używane. Myślę, że jeżeli będzie chciał pan bliższych jakichś informacji, to zapraszam do naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, nadkomisarza Krzysztofa Golby i myślę, że o szczegółach można będzie na ten temat podyskutować. Dziękuję bardzo. Pana komendanta Straży Pożarnej proszę o udzielenie odpowiedzi. Panie radny, odpowiadając na pytanie, jeśli chodzi, ja dobrze zrozumiałem, chodzi o zakłady mięsne, tak? Szanowni Państwo, dwie minutki tutaj, jeśli chodzi o ilość występowania amoniaku w zakładach na terenie miasta Łuków. Zakłady mięsne, jest podana liczba maksymalna, macie to Państwo w tabeli, 12 ton. Oczywiście jest to maksymalna ilość, na jaką jest zaprojektowana instalacja amoniakalna. Wiadomo, że w instalacji jest amoniak, który służy chłodzeniu, ale również znajduje się on w zbiornikach i gro tego amoniaku znajduje się w zbiornikach, a część, załóżmy 8 ton czy 6 ton w zbiornikach, 2 tony idzie w instalacji. Więc jest to maksymalna ilość podana, jaką podajemy w tabeli. Natomiast podejrzewam, że w tej chwili jest dużo mniejsza ta ilość amoniaku używanego w instalacji chłodniczej. Szanowni Państwo i Szanowny Panie Radny, my prowadzimy czynności kontrolno-rozpoznawcze w tych zakładach, gdzie wykorzystuje się amoniak do chłodzenia. W cyklach takich ustalonych odgórnie, a więc my do każdego zakładu przemysłowego, gdzie ten amoniak jest wykorzystywany, docieramy, a więc czy to będą zakłady mięsne, czy zakład mleczarski, chłodnia Łuków przy ulicy Ogrodniczej. Wszystkie zakłady są, kolokwialnie mówiąc, pod naszą kontrolą. Tam, gdzie są jakieś uchybienia, to oczywiście wystawiamy decyzje administracyjne i dajemy termin na usunięcie tych uchybień. Dodatkowo prowadzimy w cyklu doskonalenia zawodowego ćwiczenia na obiektach i zawsze planujemy co jakiś czas te ćwiczenia na obiektach. Jeżeli by było coś nie tak, to by po pierwsze wyszło nam to właśnie podczas takich ćwiczeń, jak również podczas prowadzonych kontroli związanych z użytkowaniem tego amoniaku. To by było na to, załóżmy, pierwsze pytanie. I drugie pytanie, stacja PKP, utrudnione dojazdy dla służb ratowniczych. No myśmy tutaj nie odnotowali jakichś utrudnień dotarcia podczas prowadzonych tych działań ratowniczych, a tu mam na myśli takie zdarzenia polegające na tym, że jak się dobrze nie mylę, to mieliśmy takich 8 przypadków, że po prostu ludzie, którzy wykorzystywali, i tutaj zwracam uwagę, nie windę, bo nas tutaj już z błędu wyprowadzili, tam nie ma na PKP windy, tylko jest platforma, a więc całkiem inne przepisy, jeśli chodzi o użytkowanie takiego urządzenia. I oczywiście w 8 przypadkach ludzie, którzy chcieli zjechać z góry na dół, bądź z dołu na górę, nie no, z góry na dół, wykorzystywali nieumiejętnie to urządzenie, tą platformę i blokowali się, tak? I myśmy przyjeżdżali i było jedno zdarzenie, drugie, trzecie. Ściągaliśmy serwisanta. Na dzień dzisiejszy mamy klucz taki zapasowy, nazwijmy to, do tego urządzenia i możemy te osoby mogą bezpiecznie opuścić tę platformę osobową, jeżeli zostaną w niej zablokowane. Nie odnotowaliśmy tutaj, jak mówię, żadnych utrudnień, jeśli chodzi o dostęp do obiektów PKP. Może takie utrudnienia, nie wiem, może miało pogotowie ratunkowe albo jakieś inne służby. Jest na ten temat, nic na ten temat nie wiadomo. Dwa pytania do pana komendanta policji. Ja w przeciwieństwie do moich przedmówców nie jestem wyznawcą wiary w monitoring. On powinien być, on się może przydać,
ale myślę, że jeśli opowiadamy sobie o poczuciu bezpieczeństwa takiego statystycznego obywatela, to on wtedy wie, że jest chroniony, kiedy widzi tych, którzy go chronią. I tutaj bym nawiązał do takiej tabelki, w której widać wyraźnie, że Policji Łukowskiej spada liczba osób, które pełnią patrole. I pytanie moje jest następujące. Na dzisiaj, panie komendancie, ilu policjantów by pan jeszcze potrzebował, aby poziom tej służby patrolowej osiągnął no, taki wymiar, który już by był przez pana uznany za zadowalający? To jest raz. Dwa, pan wspomniał, że na wiosnę ruszą takie patrole ponadnormatywne, jeśli dobrze zrozumiałem pana wypowiedź. Tu mam tylko apel do pana komendanta. Proszę pamiętać także o osiedlu Klimeckiego. Bo od kilku lat mam takie wrażenie, że widok patrolu pieszego, nie mówię o przejeżdżającym ulicą Brzuski, 13 listopada samochodzie, patrolu pieszego staje się zjawiskiem na tym obszarze Łukowa coraz rzadszym. A to się może niedobrze skończyć. Dziękuję. Panie radny, jeśli chodzi o ten monitoring, to myślę, że już tutaj nie będę więcej na ten temat się wypowiadał. Natomiast, proszę państwa, Komenda Powiatowa w Łukowie to jest 170 etatów policyjnych, z tego 26 jest w komisariacie w Adamowie i 26 w komisariacie w Stoczku Łukowskim. W ubiegłym roku w początku maja, pod koniec kwietnia było 16 wakatów, w chwili obecnej mam 2-3 w zasadzie wakaty. Chciałoby się, żeby tych wakatów nie było. Oczywiście te wakaty, które były, zostały uzupełnione i część młodych policjantów była na kursach, na szkoleniach, kursach podstawowych i część również na tych kursach jeszcze jest. Proszę państwa, z moich wyliczeń i z tego, co przedstawiam, to tych patroli, jeśli chodzi o patrole piesze w ubiegłym roku, było zdecydowanie więcej skierowanych, dlatego że te służby ponadnormatywne, które były wcześniej niewykorzystywane w dużej mierze na patrole piesze. Natomiast w ubiegłym roku były wykorzystywane i również w tym roku będą kierowane. No apel pana radnego o patrole piesze na osiedlu Klimeckiego zapisałem sobie. Proszę państwa, patrole, czy to zmotoryzowane, czy piesze są kierowane na podstawie dyslokacji, jest dyslokacja służby na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa. I oczywiście tam, gdzie najwięcej tych zdarzeń jest, czy zakłóceń ładu i porządku publicznego, czy innych, tam najwięcej tych służb jest kierowanych. Ale to, o czym mówiłem, proszę państwa, aplikacja, między innymi ta, która jest Krajowa Mapa Zagrożeń, bo wydaje się, że w miejscach, na ulicach, gdzie nie odnotowujemy, może są zjawiska negatywne, o których do końca też nie wiemy, ponieważ zgłoszeń też nie ma. W związku z powyższym apeluję do państwa i proszę, żeby z tego narzędzia również korzystać. Także jak najbardziej zapisałem sobie i będzie to brane pod uwagę. Dziękuję. Panie komendancie, ja na wstępie chciałem podziękować za skierowanie patroli w czwartek na targowisko i patroli pieszych i drogówki, gdzie poprawiło się dzisiaj, akurat miałem przyjemność być, sytuacja. Druga sprawa, co mnie niepokoi. Niepokoją mnie trzy sprawy. Jedna sprawa to jest nieporządek na tutaj parkingu przy sklepie monopolowym w Alejach, gdzie są bite butelki. Ludzie przychodzą do mnie jako do radnego, dzieci małe chodzą z przedszkoli, ludzie na stację. Druga sprawa, ludzie inwestują pieniądze w odnawianie budynków. Są piękne budynki. Proszę państwa, to nie kosztuje grosze, tutaj każdy wie. I te budynki są malowane, dewastowane. Nie możemy temu jakoś ukrócić. I trzecia sprawa, mam taką prośbę. Powstał nowy zakład betoniarski bodajże przy Świderskiej. Do mnie sygnalizowano, że tam wyjeżdżają z betonem samochody. Beton jest rozlewany na ulicy i potem to grozi poślizgiem, jak jeżdżą samochody, kierowcy jeżdżą tą ulicą. Myślę, że nie wiem, kto ma zwrócić uwagę temu panu. Niech on sobie zrobi jakieś, czy koryto z wodą, żeby te samochody wyjeżdżające myły te koła, no bo tak nie może być. My się domagamy jako radni o sprzątanie ulic, a właściciele niektórych tutaj, co mają zakładów w te ulice przy budowie, zaśmiecają i potem dochodzi nieraz do wypadku. Dziękuję. Panie radny, oczywiście targowisko to jest bardzo ważne miejsce, bardzo dużo jest mieszkańców nie tylko miasta, ale również powiatu łukowskiego, również z innych stron.
tych służb, no w zasadzie no nie tylko od wiosny, ale przez zimę, już od jesieni i latem, tych służb jest znacznie więcej kierowanych i kieruje tam służby nie tylko piesze, ale i patrole piesze, mundurowane, nieumundurowane, również policjanci z ruchu drogowego w rejonie przyległym do targowiska, bo tych pojazdów jest dosyć dużo. Oczywiście zapobieganie przede wszystkim kradzieżom, kradzieżom na szkodę osób handlujących, sprzedających, bo takie kradzieże zdarzają się, ale proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy nie odnotowaliśmy zdarzeń kryminalnych na terenie targowiska, jeżeli chodzi o kradzieże. Także myślę, że to pozytywny oddźwięk jest. Jeśli chodzi o dewastację budynków, no graffiti, tak, z tego co pamiętam, w ubiegłym roku były takie zatrzymania osób malujących czy próbujących malować. No jest to trudne do uchwycenia, bo dosłownie kilka sekund osoba rysunek wykonuje i to w tym miejscu, żeby tą osobę zatrzymać, jest to dosyć trudne, ale na to zwracamy uwagę. Zakład betoniarski przy ulicy Świderskiej i zanieczyszczenie drogi, zadania takie dla Wydziału Ruchu Drogowego zostanie przekazane. Oczywiście podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli zanieczyszcza drogę, pas drogowy, odpowiada za to i w związku z powyższym nie może tak być, że beton jest na jezdni rozprowadzany, bo to stwarza zagrożenia dla innych użytkowników. Zostanie przekazane dla policjantów ruchu drogowego, żeby zainteresowali się, chociaż takich sygnałów wcześniej nie przypominam sobie, żebym miał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja tutaj mam propozycję w sprawie monitoringu do pana burmistrza. Mamy zwiększyć ilość kamer jeszcze. Zamiast może dofinansować radiowóz, to dofinansujmy dwóch policjantów, którzy by siedzieli i obsługiwali ten monitoring. To by było może lepiej. Dziękuję. Czy pan burmistrz zechce się odnieść? Proszę bardzo. Oczywiście można i dofinansować monitoring. Można dofinansować etaty na policji. To myślę, że takie propozycje we wrześniu trzeba zgłosić i będziemy wtedy rozważać. Przecież to państwo decyduje o ostatecznym kształcie budżetu. Ja tutaj podobnie jak mój kolega, sąsiad vis-a-vis, też nie jestem zwolennikiem tego, żeby tam na stałe siedziały osoby, bo one się po prostu znudzą. One się po prostu znudzą. Proszę Państwa, zdolność koncentracji, uwagi, to jest tak 15 minut. Potem potrzeba sobie zrobić przerwę. Więc myślę, że co jest, że nawet pracownicy cywilni komendy, bo ja chciałbym, żeby do niektórych z Państwa dotarło, że to nie jest tak, że na ten monitoring nikt nie patrzy, bo z tego co pan komendant mówi, to patrzy i to wiele oczu, tylko nie patrzy cały czas. Szanowni Państwo, monitoring oczywiście będziemy rozbudowywać, bo on się sprawdza, bo można w każdym momencie włączyć, przewinąć, zwłaszcza jeżeli ktoś mówi, że jakieś zdarzenie było. Natomiast finansowanie etatów to nie jest zadanie samorządu miasta. Finansowanie etatów. Oczywiście my w miarę możliwości dajemy dodatkowe pieniądze właśnie na te służby ponadnormatywne. Jeżeli będzie taka potrzeba zwiększyć tą dotację dla policji, to ją po prostu zwiększymy. Dziękuję. Pytań od Państwa radnych nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Miasta zapoznała się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.